Cześć, jestem Mondary, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Witam was w to czwartkowe, no albo piątkowe popołudnie, bo nie wiem, czy uda mi się zmontować ten odcinek tak, że wyszedł w czwartek. Wiecie, zdalne lekcje to generalnie nie są przelewki, wiecie o co chodzi. Więc w razie czego przepraszam, jeżeli słuchacie mnie w piątek, w razie czego miłego piątku, miłego weekendziku, a jak słuchacie w czwartek, to nie wiem, miłego czwarteczku czy coś. A tak swoją drogą muszę wam przyznać, że jesteście kozakami, no myliłem się. Wczorajszy próg ocen pozytywnych wbiliście błyskawicznie i może jesteście kozakami, to hardkorami na pewno nie jesteście i do 24 nie dobijacie tutaj 1200 kciuków w górę. Mam rację? No chyba mam, ale możemy się pokłócić jak chcecie. Wiecie, ja was generalnie nie chcę podpuszczać, ale no nie wbijajcie 1200 kciuków w górę do 24, co nie? A na dzisiaj, albo na jutro, przygotowałem dla was kolejną część zakazanych i zaginionych odcinków bajek dla dzieci, czyli waszej ulubionej serii. Zatem, moi drodzy, jeszcze nim zaczniemy, pamiętajcie o tym progu łapek w górę, o którym wam już wcześniej wspomniałem, a także jeżeli jesteście tutaj nowi, to zostawcie subskrypcję, ponieważ dobijemy 70 tysięcy widzów do końca roku szkolnego, a z każdym dniem jesteśmy naprawdę coraz bliżej. Zatem moi drodzy, wiecie co robicie, tymczasem proszę rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść kolejnej części zakazanych i zaginionych odcinków bajek dla dzieci. A wiecie co, zacznijmy od czegoś z grubej rury, czyli zaginionego odcinka serialu Barney i Przyjaciele. I szczerze mówiąc, jakieś 2 lata temu, kiedy rozpocząłem tą serię, pamiętam, że w internecie pojawił się pewien zaginiony odcinek Barneya, który naprawdę wzbudził spore kontrowersje i było o nim, jak na warunki creepypast, głośno. A teraz zaprezentuję wam kolejne opowiadanie z tego nurtu. Jego autorem jest człowiek kryjący się pod pseudonimem Shizima. A jak mówi specjalna strona na wiki poświęcona, narratorem był Dave the Useless. Historia zaczyna się od następujących słów. Prawdopodobnie pamiętać program telewizyjny Barney and Friends, który jest nadal w dystrybucji, chociaż nowe odcinki nie zostały wyprodukowane od 2009 roku. Wiele osób nie wie, że program został pierwotnie opracowany jako niewielki koncept, który miał mieć jedynie 10 odcinków. Dalej autor mówi, cóż, twórca serialu bawił się z wieloma różnymi producentami, zanim program został wyemitowany w PBS, a ja nadal nie mam pojęcia, skąd mam tę taśmę w moim posiadaniu. Była w pudełku z kasetami VHS, naklejkami, co oznaczało, że została wyrwana z telewizora z jednego z tych nocnych kanałów, co oznacza, że ktoś prawdopodobnie nadawał to niezależnie. Mogę przesłać to któregoś dnia, jeśli kiedykolwiek zdobędę konwenter kaset VHS. Teraz czas opisać samą treść odcinka. Rozpoczął się dość normalnie. Dzieci były na zewnątrz głównego budynku i zamierzały spotkać się z Barneyem, jednak drzwi do środka nie otwierały się. Przez całe pierwsze 3 minuty dzieci desperacko próbowały dostać się do środka, uderzając w okna, chwytając drzwi. Jeden z nich nawet zaczął płakać. W pewnej chwili jedno z dzieci wyjmuje nóż i próbuje wyłamać zamek. Gdy to się udaje, wchodzą do środka krzycząc: gdzie on jest? Na jednej ze ścian budynku napisana jest wiadomość: widziałeś mnie? Wkrótce później dzieci zaczynają eksplorować budynek. Szybko natrafiają na swojego rówieśnika zamkniętego w szafie oraz 6 różnych papierowych szkieletów. Kiedy zabierają się za ich rozrywanie, jedno z dzieci mówi: wiem, gdzie on jest. Następnie ekran przyciemnia się i pojawia się pewien przerażający obrazek z napisem: zaraz wrócimy. Wspomniany obrazek prezentował pusty, rozdarty i zniszczony kostium Barneya podparty miotłą o ścianę. Narrator twierdzi, iż im dłużej się mu przyglądał, im dłużej patrzył w te jego puste, przerażające oczy, tym sam obrazek stawał się bardziej ponury. Niedługo po zniknięciu obrazka wszystko względnie wróciło do normy, a fabuła toczyła się dalej. Dzieci odnalazły Barneya, tylko że nie w zbyt sprzyjających mu okolicznościach.
Fioletowy dinozaur leżał na ziemi i z trudem łapał oddech. Dzieci zapytały, gdzie byłeś? Barney odpowiedział, zawsze tu byłem. Jest to dosyć smutna scena, w której, jak wnioskuję, Barney odchodzi, umiera. Dosłownie znika, staje się przeźroczysty. Niedługo później jedno z dzieci zmienia się w 30-letniego mężczyznę, ubranego w ten sam sposób, a na samym końcu tej sceny Barney wyjmuje nóż i odcina kawałek ubrania jednego ze swoich przyjaciół. Po chwili spod jego kostiumu wyczołgują się dwa koty. Materiał kończy się, jednak jak spekuluje sam autor, taśma VHS nie zawierała całości filmu, tylko jego znaczny fragment. Zakończenie jest nieznane, gdyż jak sam stwierdził na samym końcu materiału, znajduje się amatorskie nagranie wypadku samochodowego. W ten sposób ta pasta dobiega końca. Co sądzicie? Piszcie w komentarzach, a tymczasem pora rzucić okiem na inną opowieść. I moi drodzy, teraz trzeba rzucić okiem na prawdziwą klasykę, którą kiedyś już wam pokazywałem, jednak myślę, że należy się jej, by zaprezentować ją w lepszy sposób. I myślę, że w tej chwili jest to jak najbardziej możliwe. Suicide Mouse Alley, czyli historia, która powszechnie uważana jest za prekursora, swoistego ojca, całego gatunku creepypast z nurtu zaginionych odcinków bajek dla dzieci. Niestety autor tej naprawdę świetnej opowieści to dziś pozostaje nieznany. Historia rozpoczyna się od słów: czy ktoś z was pamięta te bajki z myszką Miki z lat 30? Te, które właśnie ukazały się na DVD kilka lat temu. Cóż, słyszałem, że jest taki, który nie został wydany nawet dla najbardziej zagorzałych fanów klasycznego Disneya. Wedle źródeł, plotek, głosów, nie stanowi to niczego specjalnego. Prezentuje jedynie zapętlony obraz Mikiego spacerującego po drodze. Film trwa zaledwie 2 bądź 3 minuty. Miki mija 6 budynków. W tle nie słychać jakiejś skocznej czy miłej dla ucha melodii. Jest to przypadkowe uderzanie w fortepian, które wkrótce zamieni się w pusty szum. Następna część opowiadania to mail, który autor pasty otrzymał od pewnego kierownika pracującego na wyższym szczeblu Disneya. Wyciemnienie trwało do 6 minuty. Potem znowu widać było Mikiego idącego ulicą, jednak dźwięk był już zupełnie inny. To był bełkot. Nie był to jednak żaden język. Miało to bardziej jak mocno zniekształcony odgłos płaczu. Hałas zrobił się coraz głośniejszy. Na obrazie zaczęły pojawiać się dziwne zakłócenia. Chodnik jakby zaczął się cofać pod nogami myszki, a na ponurej twarzy Mikiego powoli zaczął pojawiać się uśmiech. W 7 minucie bełkot zamienił się w przerażający, bardzo nieprzyjemny dla ucha krzyk, a obraz zaczął się robić jeszcze dziwniejszy. Zaczęły pojawiać się kolory, co w tamtych czasach nie było możliwe. Twarz Mikiego zaczęła się deformować, oczy przemieściły się w zupełnie inne miejsce, jakby na podbródek. Budynki w tle zaczęły falować w powietrzu, a chodnik wciąż się cofał, a następnie kierował we wszystkie możliwe strony. Ten przeraźliwy krzyk trwał aż do 8 minuty, a potem nagle na ekranie pojawiła się twarz myszki Miki w akompaniamencie muzyki, która brzmiała jak zepsuta pozytywka. To trwało przez jakieś 30 sekund. Pan Maltin się przeraził i wybiegł z pokoju, po czym zamknął płytę z nagraniem w sejfie. A co było w ostatnich 30 sekundach filmiku? Niestety udało mi się zdobyć jedynie szczątkowe informacje na ten temat od ochroniarza, który robił obchód w studio. Wiem, że któryś z pracowników po obejrzeniu zapisanego na dysku filmu do końca wybiegł z pokoju blady jak ściana, mówiąc 7 razy: prawdziwe cierpienie nie jest znane. Po czym wyciągnął pierwszemu napotkanemu ochroniarzowi pistolet i strzelił sobie w głowę. Jedyne, czego się dowiedziałem, to to, że ostatnią klatką filmu był ponoć tekst w języku rosyjskim, który dosłownie można było przetłumaczyć: znaki piekła wciągają oglądających do środka. Z tego co wiem, nikt inny nie oglądał całego filmu, ale niektórzy pracownicy próbowali wrzucić nagranie na Twitter, za co od razu wylatywali dyscyplinarnie z pracy. Jeśli to nagranie znajduje się gdzieś w sieci, prawdopodobnie nosi tytuł Suicide Mouse Alley.
gdy uda ci się znaleźć ten film, pod żadnym pozorem go nie oglądaj i skontaktuj się ze mną telefonicznie. Bo jednej w której godzinie. Czekam na kontakt. DR. Ta opowieść przeszła już do historii creepypasty, jest jedną z najlepszych, jakie kiedykolwiek dała nam ta społeczność pisarska. Na YouTubie pełno jest mniej lub bardziej fejkowych filmów, które rzekomo prezentują oryginalne Suicide Mouse Abbey. Jednak, czy gdzieś pośród tych wszystkich fejków znajduje się oryginał? Ten prawdziwy, który opisano w paście? Tego nie wiem, lecz chyba jest to ta część historii, którą najlepiej byłoby zapomnieć. No i moi drodzy, to byłoby już na tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję wam za oglądanie tego materiału. Jeżeli chcesz, żeby kolejne pojawiały się już wkrótce, to pamiętaj o ocenie pozytywnej pod tym filmem. Pamiętajcie o zakładzie, jeżeli jesteście hardkorami, no to proszę bardzo, 1200 kciuków w górę do północy i jesteście, ale jesteście przecież tylko kozakami, co nie? Przekonajmy się. Zasubskrybuj proszę ten kanał, jeżeli jesteś tutaj nowy, ponieważ dobijamy 70 tysięcy widzów do końca roku szkolnego. Dzisiaj wyjątkowo bez pozdrowień powracają one w kolejnym filmie, a tymczasem, jeżeli chcielibyście się jakkolwiek przyczynić do rozwoju tego kanału albo w przyszłości, chcielibyście mieć swoją ingerencję względem następnych pojawiających się filmów, to zapraszam do wsparcia kanału, ponieważ już niedługo specjalnie dla wspierających będą pojawiać się bardzo fajne rzeczy oraz będziecie mieli także oznaczenie na Discordzie, będziecie mogli decydować o następnych materiałach i tak dalej. Jednak to spokojnie o wszystkim wam jeszcze opowiem. Jeżeli chcesz, to możesz rzucić te 2 złocisze na loda w Żabce. No wiecie, chciałbym też loda ekipy zjeść, nie ukrywam. No i moi drodzy, to byłoby już na tyle na dzisiaj. Swoją drogą zapraszam cię serdecznie na mój serwer Discord Kosmiczne Bagiety. Możesz tam popisać z naprawdę wspaniałymi ludźmi, a także ze mną. Zapraszam także na mojego Instagrama, Snapchata, Twittera, do wszystkiego nic znajdziecie w opisie. No i to już tyle ode mnie w dzisiejszym filmie. Do zobaczenia wkrótce, pozdrawiam was bardzo serdecznie, miłego dnia, trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, że mimo wszystko w każdej legendzie zawsze jest ziarnko prawdy. Do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się, mówił do was Mondar, cześć!